Bardzo dziękuję. Magnificencje, ojcowie rektorzy, ekscelencjo, panie ambasadorze państwa Izrael, panie wojewodo, panie pośle, panie ministrze, wszyscy szanowni państwo, drodzy studenci i uczniowie. Dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć w ślad za wykładem pana ambasadora i wielkie podobieństwa naszych krajów i naszych narodów. Po pierwsze, zauważyłem, że mamy taki sam rating, czyli AA-. Co nas łączy i chcę powiedzieć, że jesteśmy tak samo szczęśliwi, tylko może przez wieki nauczyliśmy się bardziej narzekać, ale generalnie szczęśliwi jesteśmy tak samo, co mogą potwierdzić tutaj, jeśli studenci uśmiechnięci i rozradowani wizytą pana ambasadora również. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, ojcu rektorowi, wszystkim ojcom, rodem turystom za to spotkanie w tym bardzo ważnym miejscu dla relacji polsko-izraelskich, polsko-żydowskich. Relacji między naszymi narodami, yy, przy dziełach, które tak y, bardzo świadczą o tych relacjach, przy parku pamięci i wszystkich tych y, upamiętnieniach bardzo ważnych, które temu służą. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi za przypomnienie tego, co powinniśmy przypominać najmłodszym naszym pokoleniom. Tak, to w tym miejscu na świecie przez całe wieki wspólnie mieszkali Polacy i ich żydowscy bracia. I aż dwie trzecie narodu żydowskiego przez całe wieki mieszkała właśnie na tych polskich ziemiach. I to nie był przypadek. To nie był przypadek, bo tu znajdowali największą i najlepszą przestrzeń, przestrzeń wolności, również wolności religijnej, której nie było w świecie Zachodu. Właśnie tutaj ją znajdowali. Tak, to tu się tworzyły wielkie relacje polsko-żydowskie. Kiedy pan ambasador przypominał te historyczne momenty związane z papiestwem i z wielką misją i pontyfikatem naszego rodaka Jana Pawła II, to przecież przypominałem to młodzieży włoskiej, która odwiedzała Kraków przed kilkunastoma dniami razem z ministrem edukacji Republiki Włoskiej i z przedstawicielami gmin żydowskich we Włoszech, że Kraków nie jest w pierwszej kolejności miejscem, w którym powstało getto. Kraków nie jest w pierwszej kolejności stolicą Polski, która jest najbliżej, byłą historyczną stolicą Polski, która jest położona najbliżej czegoś, co dzisiaj jest rzeczywiście symbolem tego okrucieństwa jakim było Auschwitz, ale symbolem kultury niemieckiej, a nie polskiej, bo Auschwitz jest symbolem kultury niemieckiej, a nie polskiej. I to, że utrzymujemy i to, że utrzymujemy to za państwowe pieniądze polskie, to żeby pokazać wszystkim narodom świata, nigdy więcej wojny, nigdy takiego okrucieństwa, jakie spowodowali Niemcy na ziemiach polskich. I to my robimy, my przypominamy Polacy. Ale chciałem powiedzieć, że Kraków jest miejscem, w którym i okolice Krakowa, jak Wadowice, w którym wzrastali tacy ludzie jak Karol Wojtyła i Jerzy Kluger, i ta przyjaźń Polaka z Żydem, wieloletnia przyjaźń od dzieciństwa Polaka z Żydem, to był zaczyn tych wielkich rzeczy, o których pan ambasador mówił. Po pierwsze, pierwszej historycznej wizyty papieża w synagodze żydowskiej w Rzymie. przecież to się wzięło z tej przyjaźni Karola Wojtyły z Jerzym Klugerem. I tych pierwszych spotkań międzyreligijnych w Asyżu w 1986 roku. To też się wzięło z tego wielkiego dziedzictwa i doświadczenia papieża Polaka doświadczenia relacji pomiędzy katolikami i Żydami pomiędzy religią katolicką, chrześcijańską i religią wyznawaną przez naszych starszych braci w wierze czyli Żydów. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi. Za te rozmowy dwugodzinne, bardzo merytoryczne, myślę, które bardzo mocno posuwają nas do przodu w dyskusjach nad przyszłością, bo o tym chcemy rozmawiać, nad przyszłością zakorzenionej w pięknej historii, która nas łączyła przez wieki. I za przypomnienie i przypominanie ciągłe, że także wizyty Polaków w Izraelu, nie tylko wizyty młodych Izraelczyków w Polsce. Czyli w miejscu, w których żyli ich przodkowi, to aż w dwóch trzecich całej populacji. Ale także wizyty Polaków w Izraelu są niezwykle ważne, bo Polacy z kolei do Izraela jadą do, jako do kolebki chrześcijaństwa, do miejsca korzeni chrześcijańskich. I warto, żeby tam jeździli w większej zdecydowanie ilości. I bardzo dziękuję Panu Ambasadorowi za poczynione również ustalenia co do pewnych działań, które zobowiązałem się poczynić jako minister edukacji i nauki, pewnego wkładu, propozycji wkładu, propozycji wkładu w program wizyt w niedalekiej, mam nadzieję już przyszłości, młodzieży izraelskiej w Polsce, po to, żeby pokazywać młodzieży izraelskiej polską kulturę i polską historię, która nas łączyła z narodem żydowskim. Obok tej dramatycznej, najnowszej historii i Polaków, i Żydów, i Holokaustu, który przecież uczyni nam Niemcy, nie kto inny. To jest niezwykle ważne, i to jest ostatnie zdanie, jakie chciałbym powiedzieć podczas tej dyskusji, oddając głos młodym. Myśmy rozmawiali z panem ambasadorem, z ojcem dyrektorem, z ojcem rektorem. Historia jest historią i jej się nie zmieni. Wydarzenia z historii są takie, jakie były. I nikt nie jest w stanie ich zmienić. Natomiast może być różna narracja o tych wydarzeniach, może być różna interpretacja zdarzeń, i jest różne spojrzenie na te same fakty, w zależności od tego, z której strony na to patrzymy. I to jest niezwykle ważne: jak tę historię podawać, jak o niej mówić, co w niej uwypuklać, bo obok faktów są również emocje. I te emocje. Są niezwykle ważne w kształtowaniu naszych wspólnych relacji. Jeśli pan ambasador mówił i tak rzeczywiście jest, że pierwsza na świecie placówka dyplomatyczna państwa Izrael powstała w Warszawie w Polsce, że przez pierwsze dekady większość, zdecydowana większość polityków izraelskich, czy to rządzących, czy w opozycji, to byli ludzie, którzy mieli swoje korzenie w Polsce i którzy mówili po polsku, to gdzieś te emocje po tych kilku dekadach poszły w złym kierunku i zamiast nas złączyć, to zaczęły nas dzielić. Dzisiejsza wizyta pana ambasadora tu w Toruniu, w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, w Parku Pamięci, zorganizowana przez ojca dyrektora, przez ojca redemptorystów, jest w moim przekonaniu wielkim krokiem naprzód, żeby zmienić emocje w tych relacjach, bo historii i tak nie zmienimy. Dziękuję bardzo.